Cześć. Dzisiaj zobaczycie trzy najlepsze ćwiczenia do skoku startowego ze słupka. Łapa w górę, zaczynamy. Stajemy na słupku w pozycji wykrocznej. Stopy ustawione równolegle, palce stopy przedniej łapią krawędź słupka. Pięta stopy tylnej lekko uniesiona. Splatamy ręce na karku i pochylamy się do przodu poprzez zgięcie w biodrach. Z tej pozycji wykonujemy dynamiczny skok na głowę, najlepiej na komendę startową. Skupcie się na tym, żeby po komendzie na miejsce być już w pozycji gotowej do mocnego skoku w przód. Unikajcie sytuacji, w której po gwizdku poprawiacie pozycję lub cofacie się, bo to spowalnia reakcję startową. Stajemy na słupku w pozycji wykrocznej. Stopy ustawione równolegle, palce stopy przedniej łapią krawędź słupka. Pięta stopy tylnej lekko uniesiona. Ramiona zgięte w łokciach ustawiamy prostopadle do tułowia. Przedramiona powinny być równolegle do tułowia. Na komendę na miejsca stabilizujemy pozycję. Na gwizdek wykonujemy skok startowy z mocnym wyprostem ramion do pozycji strzałkowej. Stajemy na słupku w pozycji wykrocznej. Stopy ustawione równolegle, palce stopy przedniej łapią krawędź słupka. Pięta stopy tylnej lekko uniesiona. Łapiemy krawędź słupka rękami. Na komendę na miejsca mocno stabilizujemy pozycję. Napinamy mięśnie core. Rotujemy barki zewnętrznie tak, jakbyśmy chcieli złamać słupek. Na gwizdek wykonujemy skok startowy z mocnym odepchnięciem rąk od słupka, ale tym razem ramiona zostawiamy wzdłuż tułowia i wpadamy do wody na głowę. Ćwiczenie nauczy nas mocniej angażować ręce podczas skoku. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.